dron firmy Overmax, jeden z dwóch, które posiadamy, test zasięgu i test y, czasu pracy baterii, akumulatora. Pamiętajmy przed startem, bo tego tutaj na ekranie nie, nie pokazałem, aby zarejestrować lot w dron radar, ustawić wysokość powrotu powyżej najwyższego punktu, który jest w okolicy. Dron będzie wracał do nas po prostej linii, oraz aby wykonać kalibrację kompasu. Ja tych rzeczy tutaj nie pokazałem, pokazuję to na innych filmach, tutaj powiedziałem, pamiętajmy o tym. Więc historia dwóch dronów. Dwa drony z dronów, no nie chcę powiedzieć, że tanich, ale tańszych, były kupione w taki sposób, że jeden dron ma ruchomą kamerę, tak żeby z pilota można było ustawiać jej położenie w pionie, góra-dół, a ten dron takiej ruchomej kamery nie ma, przy czym jego konstrukcja też jest troszkę inna, taka bardziej zwarta. Więc tamten dron kupiłem jakby dla siebie, że taki trochę bardziej filmowy, że lepsze ujęcia mogę zrobić, tą kamerę lepiej ustawić. A ten dron, z racji tego, że ma taką zwartą pancerną konstrukcję, był kupiony dla córki. No, w swej naiwności albo w swej pysze przyjąłem, że będę latać lepiej od córki. Co nie jest prawdą. Był okres, kiedy córka latała lepiej ode mnie i to zdecydowanie. Zaraz na początku. Teraz myślę, że szanse są wyrównane. Może ja nawet troszkę częściej latam od córki, a oczywiście trening ma na to wpływ. No córka ma po prostu szkołę, zajęcia, więc ma swoje obowiązki. Ale nim omówię o tym dronie takie szczegóły, które mogą być przydatne dla osoby, która chce kupić ten dron, no bo to jest film właśnie dla osób, które szukają dronu, dronu, drona do wyboru, to zobaczmy co widzimy na ekranie. Przyjąłem warunki testowe takie jak w poprzednim filmie, czyli wznoszę się na 50 metrów, żeby zasymulować jakiś realny lot i lecę przed siebie na skraj lasu. 366 metrów. W prawym górnym rogu trzecia ikonka od prawej zamieniła się w kropkę, a czwarta ikonka przedstawiająca kontroler pokazuje nadal bardzo silny sygnał. To oznacza, że... Wideo, które dron do nas wysyła jest już, jest już słabe, za to mamy cały czas pełną kontrolę nad dronem, czyli możemy po prostu jak stracimy wideo, cofnąć się, aż uzyskamy, dosłownie cofnąć drona do tyłu, tak, nim polecieć, aż uzyskamy z powrotem sygnał wideo. Tutaj ten sygnał wideo zaczął być gorszej jakości, myślę, że jest to związane z kompresją przy przesyle danych, ponieważ nawet przy bliskiej odległości takie duże piksele się pojawiają. No, i jaka jest konkluzja? 366 metrów. Ponownie, zgodnie z prawem, wolno latać tylko wtedy, jeżeli tego drona widzimy. Nie wolno wlatywać za budynki, za jakieś przeszkody. Musimy widzieć, gdzie lecimy, bo to jest dron dla osób, no nawet nie to, że początkujących, ale dla osób, które nie zrobiły dodatkowych kursów, dodatkowych przeszkoleń i tak dalej, i to naprawdę ma sens. Ja tutaj dalej nad własnie nie wlatywałem, ponieważ nie chciałem na przykład go stracić. Gdyby ten dron spadł gdzieś w korony drzew to już go tam nie znajdę, on pewnie by pikał. Ale gdyby na przykład stracił baterię, no to przestałby pikać. Część obrazu czasami troszkę rozmarzę, to, to ja robię to celowo, żeby zachować tutaj pewną prywatność, nie moją, tylko osób, które akurat gdzieś tam się znalazły w kadrze, bądź nawet wielu osób. Ja normalnie latam z drogi, do której doleciałem. Tutaj poszedłem w głąb pola, żeby mieć zupełny spokój, ale za mną, za płotem, Tutaj są takie ogródki, jest płot, to za tym płotem okazało się, że ktoś tam drzewa przycinał, pielęgnował, ktoś inny na krajzedze pracował, to też jest spory hałas i tak dalej i tak dalej. Tam sporo osób robiło różne prace porządkowe, więc nie chcę nagrywać, czy ktoś sobie przyciął gałązkę taką czy inną, to jest ich sprawa, nie moja, więc sorry za taki obraz. W ogóle ten obraz jest obrazem fatalnej jakości, ponieważ to jest obraz z... Kontrolera, z kontrolera, z telefonu. Obraz wysokiej jakości jak na tego drona, ale prawdziwe 4K jest nagrywany na kartę SD. Natomiast to, co jest wysyłane na kontroler, i tak się dzieje w dronach i drogich, i tanich. To, co dron wysyła, jest w jakości gorszej. Z tego względu, że po prostu kanał transmisyjny, moce transmisji, tak akumulatorki, to wszystko ma znaczenie. To jest standard i to nie jest związane z tym, że to jest dron tańszy, chiński i tak dalej. Tak po prostu jest. Tu będziecie widzieć obraz, który jest mocno powiększony w stosunku do tego, co widać na ekranie telefonu, bo na tele ekranie telefonu to jest żyleta. Nie ma się w ogóle do czego doczepić, no bo ten obraz jest stosunkowo mały i tam rozdzielczość nie musi być taka wielka. Ja w tej chwili to oglądam chyba na 40 calach, więc tym bardziej widzę różne wady. Nie wiem na jakiej wielkości telewizorze bądź... Monitor, będziecie to oglądać, ale zwróćcie uwagę na to, że to nie jest reprezentatywne dla żadnego drona takie nagranie z kontrolera bądź ze smartfonu. Dopiero obraz z drona pokazuje możliwości kamery i takie filmy u mnie na kanale o tym dronie są. Więc kontynuując takie ogólne uwagi o lataniu dronem, no musimy mieć na względzie to, że jeżeli tego drona zgubimy kilkaset metrów od nas, to musimy tam dojść. Ja już mam taki nawyk, że jeżeli gdzieś latam dronem, to staram się mieć na przykład ze sobą kluczyki, samochód gdzieś w pobliżu, ewentualnie rower. Z tego względu, żeby zawsze móc szybko do tego urządzenia, do tego dronu, który gdzieś mógłby mi tam spaść, postarać się dotrzeć. Należy mieć na względzie to, żeby nie latać na przykład tuż przed zachodem słońca. Znaczy, no robi się takie loty i robi się celowo, bo to są odpowiednie warunki i tak dalej, filmowe bądź jakiś inny efekt chcemy uzyskać, ale jeżeli zgubimy tego drona przed nocą, to w tym momencie będziemy go szukać po ciemku, mamy mniejsze szanse. Mamy szanse na to, że nad ranem spadnie deszcz, jeżeli go w nocy nie znajdziemy. Go zmoczy. Dron nie musi przeżyć kąpieli wodnej. Aczkolwiek deszcz powinien nie przewodzić za bardzo prądu, powinien być w miarę czysty, więc są szanse. No ale może gdzieś w optykę wilgoć, nawet z samej rosy wejść. Jak widzicie, jest wiele, wiele uwarunkowań, więc ja tutaj na las nie wleciałem, mając na uwadze to, że to jest 360 metrów i dron już jest praktycznie niewidoczny. Widzicie tutaj na dwóch górnych ekranach nagranie ze smartfonu i z GoPro, więc będziecie mogli widzieć, jak szybko, akurat przy dosyć szerokim kącie e, widzenia obiektywów tych urządzeń, dron przestaje być widoczny. Ja go widzę troszkę dalej, no ale to jest oko ludzkie. Mało tego, ja nawet mam ze sobą lornetkę. No, trzeba być przygotowanym. To już życie nauczyło, że, że trzeba uważać. Tutaj na przykład w okolicy mam co najmniej jedną parę drapieżnych ptaków. E, ludzie, tutaj sąsiedzi, raportowali, że e, Potrafią im małe psy atakować i drona też mogą rzucić. Więc jeżeli jest okres polowań, to słychać, bo one tam odpowiednie dźwięki wydają te, te ptaki e, mieszkańcy tutaj tej okolicy, no to na przykład wtedy ja tutaj staram się nie latać testowo, nie nagrywać i tak i tak dalej, bo to jest taki mój obszar testowy. Wracając do tego drona. Dron. Kupiony, tak jak mówiłem, dla córki, ze względu na to, że ma nieruchomą kamerę, to znaczy nie ma zmotoryzowanej kamery. Kamerę poruszamy, ustawiamy przed lotem, można ją pochylić na dół, do góry ręcznie i później w trakcie lotu musimy już polegać na tym ustawieniu początkowym. Nie możemy go zmienić. Jak wspomniałem, tutaj chcę zasymulować prawdziwe warunki lotu, więc teraz wzniesiemy się na 100 metrów. To też chcę pokazać, co widać ze 100 metrów. Więc jak wspominałem w poprzednim filmie, czy potrzebujemy latać wysoko albo daleko, ocencie sami. Ze 100 metrów widać naprawdę wiele i niewiele. Wiele, ponieważ jest to panorama, a jednocześnie tracimy szczegóły. Zazwyczaj należy filmować z dosyć niskiej wysokości, nawet dosyć blisko. Możemy tylko polegać na tym, że ten dron po prostu gdzieś wyżej poleci albo zrobi takie fajne przejścia z dołu do góry, z góry na dół. Sama możliwość wysokich lotów i dalekich lotów nie jest czymś, co determinuje, że ten dron jest lepszy albo gorszy. Trzeba o tym pamiętać. Symulacja prawdziwego lotu, czyli poleciałem tak daleko, jak uznałem to za bezpieczne. I akurat w tym wypadku siła sygnału była zgodna z tym, że jak doleciałem do końca lasu, 360 metrów, poleciałem na 100 metrów wzwyż. Dokonałem przelotu na tych 50 metrach. Teraz będę robił różne... Nie chcę powiedzieć akrobacje czy figury, bo nie, że mnie tym dronem. Będę po prostu latał przód, tył, prawo, lewo, tak, żeby silniki jak najbardziej pracowały. Przez to obraz z kamery będzie mocno niestabilny, ponieważ będę starał się ciągle coś tym dronem robić. Jeżeli będziemy chcieli uzyskać dobry obraz, to musimy albo lecieć bez zmiany prędkości i kierunku, albo zawisnąć i musi być pogoda w miarę bezwieczna, żeby tym dronem nie rzucało. Są drony, które mają lepszą stabilizację. Są drony lepsze, o wiele lepsze i w ogóle niesamowicie lepsze, ale cena wtedy jest też większa, jeszcze większa, zabójcza, i tak dalej, i tak dalej. W ramach tych pieniędzy dużo osób powie, że te drony są niewarte uwagi, że są złe, że potrafią zniechęcić, i tak dalej, i tak dalej. Mnie i córkę, czyli dorosłego faceta i dziecko, te drony zachęciły naprawdę dały dużo emocji, dużo frajdy, wspólnie spędzony czas, to bardzo miło i z dużym sentymentem te drony wspominam, bo w tej chwili już kupiłem te troszkę droższe, eee, troszkę inaczej je wykorzystuję, ale o tym dronie. Ten dron to chyba jest i myślę, że będzie taki mój ulubiony dron, ponieważ ten drugi z tą ruchomą kamerą nie dawał takiej frajdy w locie, w sterowaniu, w pewności tego sterowania jak ten. One latają bardzo podobnie, więc nie wiem tak do końca skąd to wynika, ale mam takie same wrażenie i ja, i córka. I ten dron precyzyjnie, fajnie latał i tak po prostu się go odpalało, leciał, wracał z wielką przyjemnością, nim się bawiliśmy. Zobaczcie też, że czas lotu jest długi. W tej chwili tutaj czas od uruchomienia silników, prawy górny róg, ten czerwony napis, to jest już prawie 9 minut. Jeżeli do tej pory dobrnęliście, czyli jesteście jedną z trzech osób, które obejrzały pewnie ten film, to no gratuluję, bo to jest długi czas. Jak się stoi się leci, to to już jest czas, kiedy człowiek już nagrał co chciał, poleciał gdzie chciał i właściwie to już kończy, kończy lot, o ile wcześniej tego nawet nie zrobił. Zasięg, jak widzieliście, no to jest zasięg taki, że nawet pójście po tego drona byłoby kłopotem. Gdzieś w mieście, gdyby wam spadł ze 100 metrów po 400 metrach, no to ma szansę, że spadnie gdzieś na dach, że spadnie gdzieś na czyjąś własność, gdzieś na drzewo, gdzieś między samochody i się wturla pod samochód, czego po prostu nie znajdziecie. W lesie no to w ogóle już jest kłopot, więc trzeba uważać gdzie się lata i raczej nie za daleko. Dotyczy to wszelkich dronów. No ale to jakby się już powtarzam, chcę tylko uczulić, że trzeba jakby też mierzyć sił i sprzęt na zamiary. Świetna zabawa w ramach parku, dużego parku. To też nie latajcie tym, jeżeli macie mały ogródek, jeżeli macie jakąś posesję rzędu tam 500 do 1000 metrów i tam są jakieś drzewka i jakieś rzeczy, to, to tego nie róbcie, bo to się nie sprawdzi. Widziałem już takie komentarze, że latałem, latałam gdzieś przy domu. To jest za mało miejsca. Potrzebujecie trochę przestrzeni. Może nie aż takie pole jak ja tutaj mam, ale ja na przykład w okolicy mam całkiem sympatyczny park, gdzie nie ma za dużo drzew. W jednym miejscu, bo oprócz tego to są same drzewa, i tam dronem mam te kilkadziesiąt metrów, po te choćby 30-40 metrów lewo-prawo, tak, żeby mógł sobie polecieć i mieć taką swobodę. Dron to też nie jest coś, co się zatrzyma w miejscu. On nie zatrzyma się. O, tu stop i koniec. On potrzebuje na wyhamowanie. Metr, dwa, pięć, w zależności jak szybko lecicie. On musi tą siłę, z którą się rozpędził, przeciwstawić w drugą stronę. Tak jak na rowerze, nie zatrzymacie się w punkcie albo w samochodzie. Więc potrzebna jest przestrzeń do lotu. Sam ten dron wleciał nam na przykład w tuję to taka trochę dygresja od tej przestrzeni, ale się z tym łączy wleciał nam w tuję ze dwa albo trzy razy, czyli na niewielkiej wysokości wleciał w tą tuję i się tam zatrzymał. I jego konstrukcja jest taka, że absolutnie tego nie odczuł, nic mu się nie stało i tak dalej. Podkreślam, absolutnie. No ok, mamy niski stan baterii, dron pewnie pika, bo tutaj nie umieściłem nagrania, bo tak wspomniałem, kraj z tyłu działa. Pewnie go teraz próbuję szybko sprowadzić, albo może on się sam sprowadza. Przyznam się, nie pamiętam. Trochę lotów odbyłem od tamtego czasu, nie pamiętam jak to się odbyło, ale nie celowałem ja albo dron w lądowisko. I nie szkodzi. W takiej miękkiej trawie można lądować, to nie jest problem. Czasami się robi tak, że wręcz wyłącza się silniki, na przykład pół metra taką trawą, i dron spada w tą trawę. Jest to bezpieczniejsze niż lądowanie, kiedy śmigła pracują i mielą tą trawę, albo mogą w coś uderzyć. Czasami taki upadek jest nawet bardziej wskazany, to tylko tak zaznaczam. Koniec testu długości i zasięgu lotu tego drona.